Halo kochani, witamy się bardzo gorąco w nowym vlogu. Będziemy stroić choinkę, a tam podcina, zanim ją wniesiemy do środka. Mamy kilka sytuacji. O, Johna wczoraj stracił zęba, także jest bardzo podekscytowana, bo długo się... Zębozaur, bo się długo męczył. Tutaj jest kolega, który je kanapkę. My mamy choinkę już postawioną, zaraz wam pokażę. Adam pojechał do sklepu, ponieważ to jest światełka, które mieliśmy ostatnie kilka lat. O, uwaga, też tutaj krztusi. Te światełka, które mieliśmy kilka lat, coś nam się urwało i już nie działają, także musimy nowe. A my co roku, słuchajcie, jak gdzieś jedziemy, to teraz nową tradycją stało się, że kupujemy sobie ornamenty, więc tutaj kupiłam taki dzwoneczek z Meksyku. A jak byliśmy w Alabamie, to widzicie, za 12,95 kupiliśmy sobie taki ornament, więc też sobie powiesimy. I mamy z Meksyku z zeszłego roku chyba jeszcze, nie pamiętam już jakie, ale to jest nowa tradycja, także bardzo fajnie. Dzień dobry kochani, w poniedziałek, choinka jak widzicie jest, stoi już, wszystko gotowe, dzięki Bogu, bo już lubię mieć to ze sobą. Ja wstałam, jak widzicie, jeszcze zaspana, rozkojarzona, jest 6 rano, ja zaczynam teraz pracę od 6 rano, od 6 do 2.30, więc godziny są idealne. Poranek nie jest taki wspaniały, bo ciężko wstać, ale wiecie, mam teraz tyle, co muszę kilka kroków przejść do ofisu. Nie muszę się zbierać, malować, jechać, także 6 rano zaczynamy. Robię sobie szybko herbatę i Adamowi robię jajka, bo zapomniałam zrobić jajka na twardo. A on sobie robi, lubi zabrać jajka ze sobą do pracy. No, taką szybką przekąskę, więc szybko gotuję, lecę do góry i odezwę się do was, jak coś się będzie działo. Zawsze się śmiejemy z Adamem, że jak nie mamy budzika ustawionego, to Teoś na pewno jest ustawiony, bo on wstaje o... przed 6 przychodzi do nas do łóżka, a jest 6.20, on już jest gotowy zaczynać dzień. Hej kochani, jestem u góry, jest 11, nie przestraszcie się, ale ja zapomniałam, że chciałam wam to pokazać już dawno temu. Słuchajcie, co tu się dzieje? Odkryłam nową pasję, hobby moje. To jest moja szafa w oficie, w której mam rupiecie, ale tutaj też mam mój staż. Odkryłam pasję, żeby zacząć kuponować. I słuchajcie, to są wszystkie rzeczy, oczywiście nie wszystkie, bo miałam tego znacznie więcej. Ostatnie, powiedziałam, 3 tygodnie nie kuponowałam w ogóle, ale to są wszystkie rzeczy, które sobie dorwałam za grosze, używając kuponów i trików kuponowania. I powiem wam, że to jest moje najlepsze hobby, jakie kiedykolwiek w życiu podchwyciłam. Chodzę do sklepu, takie szampony, które 10 dolarów, powiedzmy, ten set chodzi normalnie, przy dobrej cenie, a ja potrafię dorwać za 90 centów, 80 centów i jeszcze dostaję cashback, więc może w którymś wideo kiedyś wam pokażę taki kilka rzeczy jakby o wartości, powiedzmy, 20, 30, 40 dolarów kupionych za kilka dolarów i na czym to polega. Natomiast jestem bardzo dumna z mojego sklepu tutaj i Adam zawsze się śmieje, teraz zamiast mówić do mnie, możesz coś kupić, to mówi, czy możesz mi podać ze sklepu coś, ale mam tutaj nieporządek, dawno nie dokupowałam nic, jak widzicie, Garnier. Zazwyczaj są podobnego typu rzeczy na przecenach, więc na przecenach, nie na przecenach, tylko na dealach, a więc dlatego możecie zauważyć, że mam sporo rzeczy, które są podobne. Ostatnio dorwałam 2 takie pod oczy za... One kosztowały razem jeden chyba 17 dolarów, a ja za 2 zapłaciłam chyba 2 dolary. O ile się nie mylę. Tak więc mam rzeczy, które może niekoniecznie potrzebuję naraz, ale z czasem się przydadzą. Melduję się po
wielu godzinach pracy. Jest 11:30, więc większość mojego dnia już jest za mną. Ja już po lunchu to powiem Wam, że to już jest takie, czuję, że już dzień się kończy w pracy. Muszę sobie pochodzić na mojej bieżni, także zaraz się tutaj podniosę sobie biurko i będę sobie maszerować przez 30 minut, robiąc jakieś tam zajęcia, rzeczy w pracy. Ale chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj Wam pokażę, co moja teściowa tutaj nawyprawiała. Moja teściowa, nasza mama, mama Adama, powiedziała mi, jak przyjechała z Czech. Ona tutaj była na 2 miesiące. Mówiła mi, że będzie piekła ciasteczka czeskie. Jak wiecie, my z Adamem co roku próbowaliśmy upiec tam po kilka rodzajów tych ciasteczek czeskich, ale nigdy jakoś tam ambitnie. Słuchajcie, mama przez tydzień czasu upiekła 11 rodzajów ciasteczek. I przyjeżdżała tutaj codziennie do mnie, natomiast ja, będąc w pracy, nie za bardzo jej się, wiecie, przysłużyłam i pomogłam. Starałam się tyle, co mogłam, ale mama naprawdę włożyła ogrom pracy w te ciasteczka i zrobiła mi, tak jak mówię, 11 rodzajów, które muszę podzielić na 5 pudełek, bo jedne będą dla nas, dla moich dwóch szwagrów, dla kuzyna Łukasza i mojej siostry, coś mi to spadło. I dla moich rodziców. Więc mam takie fajne świąteczne pudełeczka. Myślę, że dzisiaj może jak John już wróci ze szkoły, spróbujemy to wszystko fajnie podzielić i na pewno Wam pokażę, bo magia świąt po prostu. Odezwę się do Was później przy ciasteczkach, ja wracam do pracy i podnoszę biurko i idę. John wrócił ze szkoły, ja już mam rosół gotowany. Będę gotować jakiegoś kurczaka z ryżem. A tymczasem stwierdziliśmy, że zagramy sobie w statki. Ostatnio graliśmy, fajnie nam się grało, więc teraz gramy. Mamy między sobą taką barykadę, żebyśmy nie widzieli. To są te pudełka, o których Wam mówiłam, które będę używać na ciasteczka świąteczne. I gramy. Dzisiaj jednak nie będę robić tych koszyków, dlatego że Adam mówi, żeby to się jeszcze osiedziało i żeby trochę, nie wiem, odpoczęło, żeby się to wszystko razem nie pokleiło, jak włożę do koszyków. Generalnie zamysł jest taki, że po troszkę z każdego rodzaju ciasteczek daje się do tych pudełek i damy to różnym członkom rodziny. Także pokażę Wam na dwie raty, bo nie chciałam wszystkiego odpakowywać. Pierwsza tura. Mamy tutaj ciasteczka, które robiłyśmy z mamą. Ja nadziewałam dżemem i nakładałam jedno na drugie. To one nazywają się lineckie, ale z czego są zrobione, Wam nie powiem. Tutaj mamy tak zwane ule i to jest biszkop na górze i takie rożki w kształcie uli, te są niepieczone. Mamy dwa pudełka tych uli i one mają takie rumowe nadzienie. Tu mamy kolejne, jak się nie mylę, to winowe, są zrobione z odrobiną wina. Tu mamy rogaliki, tutaj mamy kasztany chyba. Te są, mama to nazywa sadłowe, z czekoladowym. Takie czekoladowe ciasteczka z dżemem i z migdałem. I czekajcie, muszę odpakować drugą turę, zapakować tą i pokażę Wam dalej. Idziemy dalej. Ciekawa jestem, czy Wam pokażę wszystkie. Nie mam pojęcia, jak te się nazywają. Są pyszne. Tutaj są pierniki, które i ja, i teściowa dekorowałyśmy. Nie dzieci, ale wyszło jak wyszło. W smaku są wyśmienite. Tutaj mamy znów takie, ja nie pamiętam, jak się nazywają, ale one mają nadzienie takie orzechowe, czekoladą polane i migdałem. Tutaj mamy kulki kokosowe, które mają rum w sobie. To się nazywa burizony. To są płatki ryżowe w takim karmelowym nadzieniu i one są, potem się je kroi w takie plastry, one są wyśmienite. I tutaj mamy kolejne z tej serii lineckich, nadziewane dżemem. Tylko te są zrobione w cieście takim bardziej orzechowym i też wiele z nich otoczyłam czekoladą lekko, trochę migdała, trochę kokosu, tak dla uroku. Myślę, że to jest 11, policzę jak złożę. Ale myślę, że będzie wyśmienicie. Muszę to fajnie do tych pudełek złożyć. Zwijam amazonową paczkę w Adama Crocsach i idę. Słuchajcie, mamy już światełka. Zrobiliśmy sobie światełka zanim pojechaliśmy do Meksyku, czyli super. Pokażę Wam później cały dom. Przez okno widać choinkę. A ja muszę się dostać na tamtą stronę domu. A niestety mamy dużo rakunów tutaj i one czasami się czają na tym drzewie. Nie chcę stać się ofiarą, więc muszę szybko pobiec z workiem na śmieci. Także misja. Jak tylko włożę paczkę, dostarczyć worki na śmieci do śmietników. I widzicie, dom jest oświetlony. Mamy ozdoby Grincha, jeszcze mamy troszkę tych części z choinki. Jutro jadą śmieci, więc jutro wystawimy. I tak się ma, mają nasze ozdoby. Mniej więcej co roku tak samo. Wygląda to lepiej na żywo niż na kamerze. Najfajniej wyglądają te, o tutaj te błyskotki. I z daleka dom naprawdę spoko się prezentuje. My to zrobiliśmy jeszcze w listopadzie, przed wyjazdem do Meksyku, więc super, bo
Jak wróciliśmy, to już mieliśmy przynajmniej tą rzecz gotową. I zamówiłam sobie czapkę, bo jak wróciliśmy po wojnie, to dowiedzieliście się, że w takiej starej czapie siedziałam i stwierdziłam, że nie mogę znaleźć żadnych swoich czapek. Dzieci mają, Adam ma, a ja nie mam, więc zamówiłam sobie taką czapę białą z pomponem. Myślę, że będzie super. Zobaczycie mnie na pewno w jakimś vlogu w tej czapce. Okej, Adama jeszcze nie ma w domu, jest na spotkaniu. A ja podejmę się podpalenia w kominku. Co prawda powinno to być bardzo proste, z tego względu, że nasz kominek tutaj odpala się na gaz. Przyniosę sobie kilka kawałków drewna. Wczoraj paliliśmy, fajnie szło, także myślę, że dzisiaj fajnie pójdzie. Jeszcze nie mamy tutaj dokończone dekorowanie. Mam tutaj te dwa Mikołaje, mamy nasze skarpetki, które muszą tutaj zawisieć. Mamy Mikołaja, którego muszę przyszyć, bo Teoś bardzo go lubi. On robi taki śmieszny dźwięk i za bardzo się nim bawił i czapka mu odpadła. I też tutaj mam znak, który już widzieliście na pewno poprzednio. Ja nie dokupuję praktycznie żadnych dekoracji. Mógłby on iść gdzieś tutaj, natomiast ten obraz Adam bardzo dobitnie przywiesił, więc nie będziemy się bawić w ściąganie. Myślę, że nie ma po co. I tak jak mówię, nie dekoruję dużo. Wystarczy nam choinka, skarpety i tutaj taki mały zakątek. Z tego względu, że dom się wtedy strasznie szybko zagraca. Nie lubię takiego przegraconego, tym bardziej, że z dziećmi to wiecznie jest... Wiecie, wiecznie jest bałagan w sumie, taka prawda.